Witam na kanale Krychu Gotuje. Dzisiaj przygotujemy dorsza. Konkretnie będą to kotleciki z dorsza z ziemniakami. Zaczynamy od tego, że przygotujemy... wodę z mlekiem. Około pół litra wody. Do tego pół litra mleka. Mleka, no i tak, cztery liście laurowe, damy łyżeczkę gałki muszkatołowej, do tego dołożymy zioła kuchni włoskiej. W składzie tych ziół to jest oregano, bazylia, czomber, cebula, czosnek, natka pietruszki. Damy taką sporą łychę tych ziół kuchni włoskiej. Dobrze, to jak mamy przygotowany, to możemy teraz przejść do rybki. Rybkę przygotujemy, ale widziałem, że te fileciki są słabo wytrybowane. Tu widzę, są ości, to takich ości należy się pozbyć. Ten kawałek też obgotujemy, on da nam smak. Natomiast musimy o tym pamiętać, żeby podczas robienia placków go nie zmielić razem. Jeszcze dokładnie sprawdzimy. Nie widać. Mniej więcej na takie kawałeczki. On już jest ładnie obrany, ten filet. Oki dorsza atlantyckiego. Mamy wodę z mlekiem i z przyprawami. To teraz będziemy to gotować. Więc weźmiemy garnuszek i tak po prostu wrzucamy filety pokrojone do gara. I będziemy cedzić to przez sito. Dobrze, mamy przygotowane filety z dorsza atlantyckiego. Dodajemy wcześniej przygotowaną wodę z mlekiem i przyprawami, z ziołami. Zalewamy. Jak widzicie, dorsz ładnie jest przykryty. Mamy przygotowane 500 g dorsza atlantyckiego. Dodajemy jeszcze pół cytryny wyciśnięty sok. Dajemy jeszcze soku z cytryny, z połówki. Ja zawsze wyciskam na wyciskarce, żeby nie dostały się pesteczki. Dodajemy. Dodajemy jeszcze sól. Dajemy jeszcze sól. Pamiętaj, że ziemniaki, które za chwilę będę razem gotował, również będą osolone. Dodaję jeszcze świeżo zmielony pieprz. To już jak to woli. Ja lubię smak i aromat pieprzu, więc daję tu sporo. Czyli tak przygotowanego dorsza stawiamy i gotujemy około 20 minut. W tym czasie gotujemy ziemniaki. Ziemniaki przygotowałem chwilę wcześniej. Tymczasem trzeba to ugotować. Ustawiamy czas na 20 minut.
Dorsza atlantyckiego wstawiamy na 20 minut. Będziemy go gotować na wolnym ogniu, tak żeby to nam się nie gotowało, ponieważ chcemy go tylko w niskiej temperaturze podgrzać. Natomiast ziemniaki tradycyjnie gotujemy do miękkości. Co w tym czasie możemy zrobić? W tym czasie możemy przygotować dodatki do tego dania. Rybkę już ugotowaliśmy. Rybkę teraz przesadzimy, czyli naszego dorsza przesadzimy. Jak widzisz, zostały resztki, tego nie będziemy już myć. Po prostu przełożymy tu ziemniaczki. Rybkę, jak widzicie, że najważniejsze to to, co tu zostało, czyli to z ośćmi, to wrzucimy z powrotem do wywaru. Rybka, jak widzicie, dorszy już teraz. Możemy spróbować smak. Jeżeli jest mało słona, to możemy teraz jeszcze to posolić. Zobaczymy, jak wyszły ziemniaczki. Ziemniaczki właśnie się ugotowały. Dodamy. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Delikatnie. I teraz co? Bierzemy i przekładamy naszą rybkę. Staram się, żeby niepotrzebnego liścia, czy jak ktoś da ziarna pieprzu, to żeby to w naszych kotlecikach się nie znalazło, ponieważ no nie chcemy niespodzianek, chcemy mieć delikatne, fajne kotlety rybne. W zasadzie, jak widzicie, to wszystko jest gotowe do spożycia, natomiast by uzyskać efekt, będziemy jeszcze podsmażać nasze kotleciki na patelni. Liść z powrotem ląduje do naszego wywaru. No właśnie, z tego wywaru, który tutaj mamy, możemy przygotować zupę rybną z krewetkami. Pokażę w którymś odcinku, jak przygotować z tego wywaru zupę w 5 minut. Także ta zupa z krewetkami jest rewelacyjna. Oglądajcie ten kanał. Mamy pietruchę i koperek. Posiekam je najdrobniej, na drobno, żeby... I nie żałujcie tej zieleniny, nie żałujcie kopru, nie żałujcie pietruchy, bo one dają ten smak, o który nam chodzi. Natomiast jeżeli chcecie kotleciki przygotować dla swoich pociech, to radzę zrezygnować z tej zieleniny, bo nie wszystkie dzieciaki lubią te zielone pyszności dla nich, więc warto to przemyśleć. Ja zieleninkę daję do wszystkiego, bo i to naszą, tą polską, czyli pietruchę z koperkiem. Czyli mamy przygotowane mniej więcej po jednym pęczku kopru, po jednym pęczku pietruszki do naszej rybki. I teraz dopiero wszystko ugniatamy. Ale najważniejsze jest smaczne.
muszę spróbować, czy nie brakuje soli, nie brakuje pieprzu. Słone jest, bo ziemniaki były słone. Natomiast ja jeszcze dodam odrobinę pieprzu. I trochę gałki muszkatołowej. Nie każdy ją lubi, więc... Ale zachęcam, bo... Jeszcze taką malutką łyżeczkę dokładam gałki muszkatołowej. Kończę ugniatanie. Teraz będziemy musieli odczekać, aż to wszystko nam ostygnie, żeby powstała taka jednolita masa. Z niej będziemy formować kotlety, kleciki, kulbety, co kto woli. To jest nasza podstawa. Można jeszcze dorzucić jajka, ale widzę, że ziemniaki tu z lokalnego bazarku są odpowiednie do tego dania, że fajnie skrobia to wszystko, skrobia dziewczyna wszystko łączy. I patrzcie, bo chodzi o to, żeby te kawałki ryby były, no nie? Żeby te kawałki ryby były, widzisz, to się pięknie formuje. Taki placuszek na patelnię. Za chwilę to będziemy smażyć. Jeszcze spróbowałem. Nie jest ok. Do naszych kotlecików rybnych będzie nasza polska fasola szparagowa. Formujemy kotlety. Ja na świeżo to widzicie, takie kawałki ładne dorsza atlantyckiego widać. I to jest właśnie cała kwintesencja. Ja sobie takie kotleciki po prostu na obiadek przygotowuję. Bardzo fajnie się je formują. One nie muszą być chudziutkie, one mają być właśnie te kotlety rybne z dorsza atlantyckiego. Nie muszą być takie płaskie, one dobrze jak mają tak około 1 cm grubości. Na patelni w zasadzie tylko będziemy łapać kolor. Warto jednego przetestować, czy po prostu nie będzie się rozwalał. Gdyby tak się zdarzyło, wystarczy dodać jedno jajko i myślę, że sprawa będzie załatwiona, bo 120-150 gramów. I zaczynamy smażyć kotleciki. Sprawdzamy, czy jest oliwa rozgrzana. Jeszcze chwila. Teraz jest ok. Kotleciki smażymy około minuty, tak żeby po prostu złapały taki fajny brązowy kolor. Widzisz, są takie lekko brązowiałe. Czasem też po usmażeniu
Odkładam je do brytwanny, tak jak na drugi dzień, żeby były, i po prostu w piecu je odgrzewam. Też są bardzo fajnie, fajnie się wtedy smakują. Trochę na pewno też przechodzą tym smakiem, więc sposobów na przygotowanie tego dania jest no mnóstwo, no nie? Wykorzystania również. Jeszcze w międzyczasie przygotuję talerze.